argumenty do kontynuowania w skali globalnej operacji COVID-19, której celem strategicznym, przypominamy z tego miejsca, było zablokowanie, próba zablokowania chińskiego projektu jednego pasa, jednej drogi na całym świecie. Więc przystąpiono do drugiej fazy przyspieszonego projektu przebudowy świata. Jednym z elementów tej fazy było wywołanie konfliktu między Rosją i Ukrainą. I przypominamy, że zarówno Polin jako system, jak i Ukraina stanowią razem około 5% sterowania międzynarodowego i są kluczowe w tej części świata, jeśli chodzi o przebieg jednego pasa, jednej drogi, a także rosyjskich projektów przesyłu gazu i ropy. Ale to pokazuje, że na konflikcie między Rosją i Ukrainą najbardziej zależało Niemcom, którzy spieszyli się, wiedząc, jak spadają w sterowaniu międzynarodowym przy wzroście potencjału chińskiego, do stworzenia swojego projektu Mitteleuropy. I dlatego posunęli się do tej prowokacji, w którą sprzęgnęli Stany Zjednoczone jako największy system Zachodu i NATO w szczególności jako sojuszu militarnego. Natomiast musimy też jasno wyartykułować, że zarówno Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, jak i kraje NATO, Unii Europejskiej, pomimo tego, że deklarują, że nie uczestniczą w tej wojnie, to tak de facto są już stroną konfliktu, ponieważ dostarczają regularnie broń na Ukrainę, przez co ten konflikt stale jest podsycany i rozmowy pokojowe nie przynoszą tutaj skutku. Natomiast w sferze informacyjnej działania reżimowych państw NATO przybrały na sile i rozwinęły się w sposób niespotykany od czasu zakończenia II wojny światowej, a mianowicie Unia Europejska oraz NATO wywołały coś na kształt wojny dyplomatycznej. Wszystko zaczęło się od Ukropolinu, który jako ta forpoczta sionistyczna już 23 marca zadeklarował wyrzucenie 45 dyplomatów rosyjskich. Do 6 kwietnia tego roku w ślady Ukropolinu poszły inne państwa europejskie. Takie zerwanie stosunków dyplomatycznych przy jednoczesnym nieodpowiedzialnym zachowaniem takich polityków jak chociażby wicepremier Jarosław K., który 3 kwietnia stwierdził, że chętnie sprowadzi i przechowa amerykańską broń jądrową nad Wisłą, no to jesteśmy naprawdę bardzo blisko tego, że sioniści mogą po prostu podpalić Ukropolin, a z nim również utopić we krwi Polaków. W najbliższym czasie no nie możemy spodziewać się tutaj żadnych łagodzących działań ze strony władz w Warszawie, które przyspieszyły pewne sprawy, tak jak to było w przypadku operacji COVID, tak jak teraz w przypadku operacji przesiedlania, zasiedlania Polski obcymi ludami, przede wszystkim Ukraińcami, ale w dalszej kolejności być może też i obywatelami Izraela. Więc nie należy się spodziewać złagodzenia sytuacji na linii Warszawa-Moskwa, a raczej dalsze podsycanie do tego konfliktu, które jako żywo przypomina sytuację sprzed powstań, czy to listopadowego, czy wcześniej kościuszkowskiego, a przede wszystkim z powstania styczniowego. Natomiast już reasumując na koniec, cały ten projekt Ukropolinu to jest nic innego jak projekt przyspieszonej jugosłowianizacji Polski. Zbudowania nowej Jugosławii, która ma być podpalona i podzielić się na państewka i spowodować krwawy konflikt wewnętrzny. Dlatego, że mając na uwadze nauki o cywilizacjach i wiedzę, jaką niosą za sobą zarówno nauki Feliksa Konecznego, jak i cybernetyka społeczna, różnice cywilizacyjne, kulturowe, kodu społeczno-kulturowego tych nacji są tak diametralnie różne, interesy tak diametralnie inne, że nie da się tego pogodzić. Dlatego w zamierzeniu inspiratorów było powołanie jak najszybciej takiego tworu, w którym Ukraińcy zetrą się z Polakami, a gdzie dwóch się bije, tam trzeci bądź czwarty korzysta. W tym wypadku chodzi o syjonistów bądź właśnie Niemców. A jeżeli jeszcze uzmysłowimy sobie, proszę Państwa, że banderyzm nigdy nie został rozliczony, a za rzeź wołyńską Ukraińcy władze, czy to państwowe, czy to nawet kościoła grekokatolickiego, nigdy nie przeprosiły, a wręcz przeciwnie, uważają, że tej rzezi nie było, a trzecia RP czy Polin nie wypracowały żadnej swojej ideologii państwowej czy narodowej, okazały się bytem krótkotrwałym, nastawionym na motywacje witalne, no to banderyzm staje się oficjalną ideologią Ukropolinu, biorąc pod uwagę, że banderowcy mają wraz z poliniakami pacyfikować nastroje narodowe wśród Polaków, to widać, w jakim kierunku to może zmierzać. Mamy nadzieję oczywiście, że do takich wydarzeń nie dojdzie,
Natomiast tutaj syjoniści są jak najbardziej nieobliczalni, ponieważ musieli przyspieszyć pewne swoje działania, które najprawdopodobniej były rozłożone na dłuższy okres czasu.